przychupacz. Bo dużo się nie pomyliliśmy. To były detale różniące te rowery, ale no, to jest to malowanie. To jest kadra narodowa na wyścig pokoju 91 rok. Dzisiejszy odcinek nie będzie miał wstępu. Nagrywamy go już pół godziny i nie możemy się zebrać. Czas goni, więc uciekamy i jedziemy do zajebistego miejsca. Byłem przekonany, że już wiosna przyszła tu. Zimno, nie? Zimno, strasznie. Bo to jest taka bardziej aerorama, czy? Tak, tak, tak. To jest sprinterski rower. Okej. Koła fajne. Bo te kampy są raz, że sztywne, a dwa one są chyba na ceramice, nie? A nie wiem. Ja się nie znam na sprzęcie. Co dają, to jedzie. Koło ma być wysokie, żeby fajnie wyglądało. Dobrze, że mnie wyciągnęłeś na ten rower, bo jestem zardzewiały jak to Colnago. W ogóle to Colnago to też taki śmieszny temat, bo połaszczyliśmy się na nie do kolekcji, bo na pierwszych zdjęciach myśleliśmy, że to jest kadrowy sprzęt. Tam Darek Baranowski na takich jeździł te tematy. No ale powisiał trochę na haku i się okazało, że jednak nie, więc na nim jedziemy. A jak chcesz zobaczyć fajne sprzęty, no to wskakuj na koło i jadziemy. Dobra, dawaj. Uciekam do toalety, bo Maciek powiedział, że czeka mnie tam jakaś niespodzianka. Tam jest? Jeroński i Wyrzykowski zamknięci w łazience. Ale faza! Łazienka w górze kawiarni i Jaroński z Wyrzykowskim, którzy pomagają pchać. Idziemy dalej. Poznałeś już ekipę Veloclassic Poland, poznałeś nasze działania muzealne, a jak już jesteśmy w górze kawiarni, to pokażę ci rower, od którego wszystko się zaczęło. Jakieś 10 lat temu co najmniej. A u mnie pod warsztatem zawitał mnie Artur Hart z Veloclassic Poland. Połączył nas wspólny znajomy, jako że ja jestem mechanikiem i specjalizuję się w starych rowerach również. Artur jest historykiem, kolekcjonuje pamiątki z wyścigu pokoju. No i przyjechał do mnie gość, wyciąga z bagażnika rower, na którym jest napisane wyścig pokoju, Jaguar Special na Campagnolo. I po trzech zdaniach gość do mnie mówi, że on chciałby założyć Muzeum Kolarstwa albo Muzeum Wyścigu Pokoju. No to... Robimy to. Tak, robimy to. Jaguar jest bardzo mityczny. Nigdy takiego nie widzieliśmy. Podejdźmy do niego. Nie jest to malowanie. Nie jest to w żaden sposób malowanie, które widać na historycznych zdjęciach. Z tego co rozmawialiśmy ze świętej pamięci Ryszardem Szurkowskim, jest to prawdopodobnie gadżet promocyjny Rometu z okazji wyścigu pokoju.
tak jak to w PRL-u było zwyczaj robić gadżety, pamiątki, portfeliki, zegarki z każdej okazji. Z okazji wyścigu, z okazji stulecia, z okazji 50-lecia. To tak prawdopodobnie jest to gadżet. Rower został złożony w Łodzi przez świętej pamięci Jana Kudrę. Specyfikacja jest zgodna z tymi latami, kiedy się ścigali na tych rowerach. Niemniej jednak jest to nadal dla nas enigma. Kolarska kawiarnia i Muzeum Pamiątek Kams. Gdzie w Polsce jest drugie takie miejsce, w którym można zobaczyć jeszcze nie tyle ma fajnych rzeczy? Jeszcze nie ma, ale jak Velo Classic Poland dorobi się swojego muzeum, a nad tym pracujemy, to będzie. Póki co ekspozycja rowerów stała jest w górze kawiarni. Chodź, pokażę ci rower, na którym Czesław Lang jechał w Mistrzostwach Europy, które odbywały się na torze Orzeł. Wyobraź sobie pełne trybuny. Ale to musiało być wydarzenie. Mistrzostwa Europy rozgrywane w Polsce w Złotej Erze Kolarstwa. Tak. Wyobraź sobie, jak wygląda ten orzeł teraz i wyobraź sobie pełne trybuny kolarzy z całej Europy i rozgrywane zawody wysokiej rangi. Kilka takich ram było w Polsce. Zachowały się, z tego co wiem, dwie. Oryginalnie ta rama miała jeszcze naklejki sponsora Vaya, czyli Waltera Jakubowskiego. Później z biegiem czasu te naklejki zniknęły. No i rozważamy, czy to odtwarzać, czy nie. Generalnie staramy się zachowywać to, co mamy. Dzisiejszy odcinek to nie jest odcinek z serii Gravel Maxella. Pokażę wam rower, a Kamil poopowiada o nim trochę więcej. Jaguar, który wisi tutaj pod sufitem, to nie gravel, to klasyczny rower szosowy, ale jest w nim pewne nawiązanie, które zobaczycie w Gravelu Maxella, ale o tym trochę później. Kams, co to jest za rower? To jest Jaguar Special, jeden z pierwszych. Mniej więcej 60-62 rok. Rower prawdopodobnie podarowany przez działaczy Związku Kolarskiego dla jakiegoś działacza partyjnego. Zachował się w pięknym stanie. Jest niemalże nietknięty zębem czasu. Odczyściliśmy go z takiej warstwy brudu i cieszy teraz oko. Niestety dokładnej historii tego roweru nie znamy. Pracujemy nad tym jak zawsze, ale na tym też polega cała zajawka do dojrzenia do historii, której nie znamy i równie dobrze nigdy nie poznamy. I rower, ostatni rower, który wam pokażemy, to Jaguar. Jego kolor kradnie moje serce. Żółty Jaguar Cross. Jeden z nielicznych Jaguarów, oryginalnych Jaguarów przełajowych, które opuściły bydgoską fabrykę. Z oryginalnymi napisami Cross, w oryginalnym malowaniu. No, nie mogło tego zabraknąć w naszej kolekcji, no i stanęliśmy na głowie i udało nam się ten rower znaleźć. O tych rowerach mógłbym opowiadać godzinami, ale nie po to tutaj dziś jesteśmy. Velo Classic Poland będzie tworzyło też swój kanał i dążyło do zrobienia stacjonarnego muzeum. Słuchajcie, Kamil trochę skromnie, ale ja wam powiem, Velo Classic Poland od kilku dni jest na Patronite. Warto ich wspierać, dlatego że to są chłopaki, którzy dbają o historię polskiego kolarstwa, a dzisiejsze kolarstwo samo z siebie nie dba o tą historię. Wspieramy w takim razie takie inicjatywy, a ja, Kamil, muszę ci powiedzieć smutną wiadomość. Przyjechaliśmy tutaj na rowerach i teraz musimy poczekać, aż ktoś po nas przyjedzie, bo żaden z nas nie ma lampki w rowerze. PKS? PKS, Góra Kalwaria i jedziemy, mój drogi. Zapraszam was do subskrybowania, komentowania i... Zapraszam też do Patronite Velo Classic Poland. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy. Fajne chłopaki. Cześć! Chodź, Krzychu, coś ci pokażę. Co masz? Jaki piękny chłopiec. Co za książka? Zabieram.